Witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszym filmem chciałbym zapoczątkować trzyodcinkową serię na temat cięcia i przycinania roślin. Nie dlatego, że aż tyle wiedzy wymaga ten rytuał, ale z powodu bardziej prozaicznego. Jeden film okazałby się znacznie za długi i moglibyście posnąć z nożyczkami w ręku, a to niebezpieczne. Czy cięcie roślin różni się czymś od przycinania roślin? I tak, i nie. Tak, bo dla mnie jest zupełnie czymś innym cięcie rośliny przed posadzeniem, czym innym jest wycinanie liści nadwodnych, a czym innym z kolei przycięcie roślin w celu nadania im odpowiedniego kształtu i pokroju. I z drugiej strony nie, bo i tak robimy to nożyczkami na żywym organizmie naszego chwasta. Oczywiście te pojęcia są dość płynne, jak to w akwarium, i często zachodzą na siebie, więc tego podziału na cięcie i przycinanie nie warto zapamiętywać. Wystarczy korzystać tylko z rad, jak tego dokonać, aby nie uśmiercić rośliny. Od razu uprzedzam, nie pokażę w tej serii żadnej żywej rośliny. Dlaczego? Bo widziałem filmy, w których pokazywano cięcie roślin w akwarium. I choć fajnie było popatrzeć, to tak prawdę mówiąc, niczego się z tego nie można było nauczyć. A to ze względu na wielkość roślin, brak zbliżeń i tak dalej. Stwierdziłem, że łatwiej i przydatniej będzie wam to przedstawić na schematach. Popłakałem się w tej chwili. Nazwałem schematami bazgraninę, którą zobaczycie. Na początku chciałem nawet wyciągać rośliny z wody i brutalnie ciąć je na waszych oczach, ale po wyczerpaniu ich zapasów i ogołoceniu akwariów zrezygnowałem. Po prostu duble mnie dobiły. Na początku przybliżę wam podział roślin wodnych. Jest to bardzo przydatna wiedza. Przydatna i prosta. Łopatologicznie. Rośliny wodne dzielimy na łodygowe i rozetowe. I to jest podstawowy podział. Dla łatwiejszego zrozumienia tematu dodam jeszcze rośliny pływające, paprocie i mchy. A to i wszystkie te rośliny mieszczą się w podstawowym podziale, czyli są albo łodygowcem, albo rozetą. Jedyne rośliny, które czasami opierają się tej teorii, są wątrobowce typu peli czy w głębki wodnej. Zbudowane w formie plechy, jednakże będę je traktował jak łodygowca. Wiem, zapytacie, gdzie tam łodyga. Nie ma łodygi ani korzenia, jak każda plecha, ale na czas filmu przyjmijmy, że przycinamy ją jak łodygowca. Ok, od początku. Łodygowcem nazywamy roślinę, która posiada łodygę. Łodyga to ta rurka, która idzie w górę i z której na bok wyrastają liście. No już bardziej łopatologicznie nie umiem. Roślina rozetowa to taka, której liście wyrastają bezpośrednio z kłącza, które może być w podłożu, jak i w toni wodnej i która nie posiada łodygi. Ok, można się teraz zacząć czepiać dokładności moich objaśnień, ale do cięcia to wystarczy. Co możemy zrobić, posiadając roślinę i nożyczki? Ciachnąć ją. Na początek odnośnie sprzętu. Do cięcia roślin używamy nożyczek. Wbrew panującej modzie na tajemnicze, skośnookie nożyce, donoszę, iż rośliny można ciąć każdym rodzajem nożyc i nożyczek bez względu na cenę i producenta, byleby tylko były ostre. Nożyce profilowane, czyli z takimi lekko wygiętymi ostrzami, nie są głupim pomysłem. Sprawdzają się niestety przeważnie w małych akwariach, kiedy możemy mieć wzrok na wysokości ciętych roślin. Wtedy jesteśmy w stanie przyciąć rośliny bardzo precyzyjnie, zachowując na przykład linie proste. W akwariach większych i wyższych jest już z tym znacznie gorzej. Nie jesteśmy w stanie mieć wzroku na poziomie roślin, jednocześnie operując nożycami. Tu bardziej przydają się nożyce z długimi rączkami. Generalna zasada. Tniemy tym, co mamy. Jeśli nam to nie wystarcza, kupujemy bardziej odpowiadający nam sprzęt. Zależy to tylko od tego, czy zamierzamy bawić się w profesjonalne wystroje naszych zbiorników, czy wystarcza nam tylko skrócenie roślin, które próbują nam wyłazić z akwarium. Jeśli nie umiemy utrzymać stabilności naszych akwariów, to nie pomogą nam w tym japońskie gadżety. Nie tniemy roślin żyletkami, nożami, maczetami, ani też paznokciami wyhodowanymi na naszych paluchach. Ok, wiemy już, czym ciąć. Pora się dowiedzieć, co można ciąć u naszych chlorofilowych podopiecznych. A do cięcia mamy korzenie, kłącza, łodygi i liście. I możemy ciąć wszystko. Wystarczy tylko wiedzieć, jak to robić i po co.
Korzenie najczęściej tniemy przed posadzeniem rośliny. Czasem z premedytacją uszkadza się system korzeniowy niektórych już rosnących roślin w celu doprowadzenia ich do konkretnych zachowań. Cięcie korzeni przed posadzeniem rośliny ma doprowadzić, no właśnie, do czego ma doprowadzić? Chyba tylko do łatwiejszego posadzenia rośliny. Uszkadzając bowiem system korzeniowy rośliny, nie spowodujemy, że łatwiej się przyjmie. Nie ma takiej opcji. Tak przycięta roślina, której uniemożliwiono czerpanie pokarmu z podłoża, bo odcięto jej korzenie, zacznie na gwałt wypuszczać liście, aby zbilansować braki w pobieraniu żarełka. Jeśli tego pożywienia akurat w wodzie nie ma za dużo, roślina zaczyna wegetować, albo nawet ginie. Czy więc ciąć korzenie, czy nie? Ja robię różnie. Jeśli roślina rośnie już w moim akwarium, to przesadzając ją w inne miejsce, często skracam system korzeniowy. Przy roślinach przyniesionych właśnie do domu staram się tego nie robić. Pozwala to szybciej i łatwiej przyjąć się roślinie. Nie jest to jakaś, broń Boże, zasada, którą próbuję Wam wcisnąć jako tak zwaną jedyną prawdę akwarystyczną. Róbcie jak uważacie. Łodygi. Łodygi tniemy, aby skrócić roślinę, która wyrosła nam już zbyt wielka. Łodygi tniemy też w celu ukształtowania rośliny i jej rozmnożenia. Łodyg nie można ciąć u jednej rośliny w nieskończoność, o czym dowiecie się w odcinku o roślinach łodygowych. Liście. Te ucinamy u łodygowców, jeśli są po prostu brzydkie, dziurawe, nadgniłe. U małych roślin łodygowych nie robi się tego praktycznie nigdy. Liście roślin rozetowych wycinamy w całości z tych samych powodów, co u łodygowców, czyli kiedy są nieładne i podziurawione. Czasem wycina się zdrowe liście. Jest to tak zwane cięcie odmładzające roślinę i spowoduje ono wypuszczenie w niedługim czasie nowych, młodych liści. Kłącza tniemy tylko w dwóch przypadkach. Kiedy jakiś fragment zaczyna gnić, albo, co się zdarza znacznie częściej, tniemy je w celu rozmnożenia rośliny. Należy pamiętać, że nie wszystkie rośliny są równo odporne na uszkodzenia spowodowane cięciem. Niektóre można ciąć jak trawnik kosiarką, a do niektórych trzeba podchodzić jak pies do jeża. Ostrożnie. Na wiele więcej możemy pozwolić sobie wobec roślin, które rosną już od miesięcy w naszych zbiornikach, a na znacznie mniej wobec tych, które dopiero zagościły w naszych akwariach i nie zdołały jeszcze w pełni ukształtować bryły korzeniowej, czy po prostu przyjąć się do warunków panujących w naszym zbiorniku. To by było tyle odnośnie bardzo ogólnego ględzenia o cięciu. W następnym odcinku opowiem i pokażę, jak tnie się rośliny łodygowe.